przyjaciel. Bardzo miło pana widzieć. Ja przedstawię coś w tym, co mówię. Proszę Państwa, nie wiem, czy wiecie, że kiedy półtora roku prezydent był u nas i pokazywaliśmy rysunek Tarka, zdjęcie Tarka, graficzne Tarka, to pan prezydent wtedy powiedział, że kurczę, chciałbym zobaczyć to na żywo. I zwróćcie Państwo uwagę do przyjmującego. Mam świadomość, że jestem kolejny raz naprawdę niezwykły w zakładzie. Bo pan prezes mówił o przedsiębiorcy. Tu stoi załoga, która w większości swojej pewnie jeszcze jest jakimś beneficjentem prywatyzacji pracowniczej przeprowadzonej na samym początku zmian ustrojowych w Polsce. To była bardzo skuteczna, bardzo dobra prywatyzacja, która dzisiaj przynosi naprawdę znakomite owoce. Dlatego serdecznie pragnę pogratulować całej załogi, która jest współwłaścicielem w znacznej mierze tego zakładu. Chcę pogratulować osiągnięć. Muszę Państwu powiedzieć, że to prawdziwa przyjemność móc reprezentować poza Polską, reprezentować osiągnięcia polskiego przemysłu, między innymi także MPS-y. Pamiętam taką chwilę w Budapeszcie, gdzie można było przez obecność prezydenta polskiego w polskim tramwaju zachęcać gospodarzy, zachęcać Węgrów do tego, aby interesowali się produktem polskim. Dzisiaj widzę ogromny postęp, także poprzez nową konstrukcję pociągu opartą o polską myśl techniczną, o wykonanie polskie i o polskie ambicje, aby być z tym produktem i w kraju, i poza Polską. Mam pełną świadomość, że zakłady PESA potrafią myśleć innowacyjnie, ale dziękuję za miłe słowa pana prezesa. W skali całej gospodarki polskiej innowacyjność musi przyspieszyć. Apeluję zatem, proszę, oddajmy głos na pana prezydenta. Wszystko dobrze.